Dziś Dave powiedział mi, że wchodzi do wehikułu czasu i się ze mną żegna. Muszę w dzisiejszym odcinku znaleźć ten wehikuł czasu. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson. Na samym początku, kochany widzu, łapeczka w górę, wiadomo, się należy. Tutaj jakby wydaje mi się, że ty powinieneś zostawić łapkę w górę. W sensie wydaje mi się, że jesteś w stanie to zrobić w 5 sekund, aczkolwiek mogę się mylić, więc sprawdźmy to. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Napisz w komentarzu koniecznie, czy ci się udało. Dobra, słuchajcie, na samym początku, zanim cokolwiek zaczniemy tutaj opowiadać i zanim w ogóle przejdziemy do tego, co mamy dzisiaj robić, to chciałbym, żebyście wbili na mojego Instagrama. Oczywiście link do Instagrama zawsze jest w opisie. Rozwijamy się bardzo szybko, mamy aktualnie ponad 19 tysięcy obserwujących, co sprawia, że jesteśmy bardzo blisko 20 tysięcy obserwujących. Będzie mi mega miło, jeżeli je dobijemy, więc jeżeli jest tutaj ktoś, kto jeszcze mnie nie obserwuje na Instagramie, to powinien w tym momencie to zrobić. I dodatkowo, mój kanał Plus, Szczypson Plus. Tam ciągle mówię o nim, że zawsze tam robić, a ciągle czuję się tak, jakbym tam prawie nic nie robił. Ale to z tego powodu, że ciągle coś jest do roboty, tak jak na przykład teraz, ledwo wróciłem z wakacji, na dwa dni robię zapas, ponieważ na weekend znowu wyjeżdżam, więc jak widzicie, ciągle jestem w ruchu, a i tak staram się te filmy, chociaż tutaj na tym kanale, sprawić, żeby były codziennie, żebyście codziennie mieli co oglądać, do tego stopnia, że nawet poprosiłem, albo nieważne, nieważne. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku znajdziemy sobie wehikuł czasu, przynajmniej będziemy starali się go szukać, ponieważ jak widzicie, jestem sam na serwerze aktualnie, a Davik dzisiaj wygadał mi się, że jest jakiś wehikuł czasu. Szczerze przyznam, nie było mi tutaj naprawdę bardzo długo, ponieważ 10 dni, 10 dni ponad, nie wiedziałem, co się działo na Palionowie. Jak widzicie, no jak wy jesteście ciągle na bieżąco, bo wiadomo, oglądaliście wszystkie kanały, przynajmniej mam taką nadzieję, że wszystkich oglądacie, ale jakby nie było, z wiele rzeczy się to pozmieniało. Ten budynek jeszcze pamiętam, ale tego nie pamiętam, tego, to jest psychiatryk, z tego, co tam mi opowiadali, też nie pamiętam, żeby to tutaj było, co tutaj jeszcze było innego. Tamta część wioski, chodźmy tam, w ogóle przejdźmy tam, bo tam możliwe, że jest ten wehikuł czasu tak naprawdę, bo tutaj się też pojawił ten tata Paliona, o którym w ogóle też nie wiedziałem, nagle się pojawił. Ej, co to tu robi? Ja jestem w stanie jeździć na tym koniu? Przepraszam bardzo, czy jestem w stanie go oswoić? On jest oswojony! Proszę, powiedzcie mi, że ja mam siodło. Powiedzcie mi, że mam siodło. Dobra, idę szybko do siebie na chatę, zobaczę, czy mam siodło. Mam nadzieję, że tak, bo jak mam, to jasny gwint, jeszcze nigdy takim koniem nie jeździłem. Ja w ogóle pierwszy raz go widzę w Minecraft. Znaczy, ostatnio go na odcinku co prawda zobaczyłem, ale teraz tak sobie dopiero uświadomiłem to, że w sumie to ten koń tak nie występuje w Minecrafcie i nie wiedziałem nawet, że jest coś takiego. Ej, no nie ma siodła. Ja wiem, że kiedyś potrafiło, dało się chyba zrobić siodło, tak mi się wydaje, że się to robiło ze skóry i z żelaza, więc sprawdźmy, może coś tutaj wykminie. Zróbmy to jakoś tak, nie wiem, czy może tam lina jeszcze była jakaś, kurczę, już nie pamiętam, nie wiem, możecie mi napisać w komentarzu, czy da się zrobić siodło. No wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że się nie da. Wydaje mi się, że trzeba znaleźć, no trudno. Aha, czekajcie, może można jeszcze tak sprawdzić, czy da się zrobić siodło. O, co to było? Taki zmodyfikowane złoto. Ale nie, z tego co widzę, to nie da się chyba. Nie widzę, żeby tu gdzieś był. Nie, no nie było chyba. Nie było, dobra, czyli chyba się nie da po prostu. Dobra, trudno, no jakby nie było, starałem się, żeby nie było. No trudno, no weźmy sobie tutaj tylko może takie rzeczy, które nam będą potrzebne. Chociaż no, co nam jest potrzebne do tego, żeby szukać? Dobra, lecimy szukać. Znaczy, przede wszystkim pójdźmy tam do tego domku taty Paliona. Jestem ciekaw, czy tam coś jest właśnie takiego z tym związanego, ponieważ przez ten cały czas, kiedy mnie nie było, pojawił się tata Paliona, pojawił się... Znaczy, w sumie to tylko tacie Paliona wiem, ale pojawił się też ten wehikuł czasu, o którym nie wie... Tam jest kolejny ten koń! Jasne, co jest grane? Dobra, no nieważne, w każdym razie jest tutaj jakiś wehikuł czasu, który pojawił się w trakcie, kiedy mnie nie było na Palionowie. Czyli coś się tutaj pozmieniało i wydaje mi się, że może to mieć jakiś związek tutaj z tatą Paliona. O! Pytanie, czy to jest tutaj? Czy to jest tutaj ten wehikuł czasu? Nie, tutaj... Ej, co to jest? Nie, dobra, dziwne miejsce strasznie. Aha, to jest takie wyjście ewakuacyjne, po prostu sobie zrobił. Dobra, no okej, czyli tam nic nie ma, przynajmniej nie widziałem nic, chyba że to jest jakoś mega dobrze ukryte. Tu jest jeszcze jeden domek, z tego co słyszałem, to jest syna Paliona, więc jest tata Paliona, syna Paliona już... Mam nadzieję, że to nie jest ten wehikuł czasu, proszę, nie no, to jest portal do Netheru normalny. Puste skrzynki, więc tutaj to również nie jest, no chyba żeby to było za portalem. W sumie tego nie sprawdziłem, to przydałoby się w sumie też sprawdzić, jak już tu jesteśmy. Za portalem, nie, za portalem zdecydowanie nic nie ma, więc dobra. Lecimy szukać dalej gdzieś jakiegoś wehikułu czasu. Tam z tego coś... A właśnie, to jest w ogóle też kolejna sprawa, jest w końcu Optifine. Od dzisiejszego odcinka po raz pierwszy jest Optifine, bo przed odcinkiem go instalowałem. Już na szczęście jest, został dodany, więc już możemy sobie na spokojnie zoomować, to jest coś pięknego. Dobra, tutaj, tam, no tam też nie będzie, bo to jest ten domek diabła, to tam już
już żeśmy się pojawili, to nie. Dobra, to tam nawet nie idę, bo to jestem pewien, że tam nie będzie. No chyba, że już nie będę miał pomysłu gdzie, to tam pójdę, ale wydaje mi się, że to raczej nie jest tam. W każdym razie, ten domek dziwnie wygląda, że zdecydowanie ta maczuga na górze. Czy to może być tu? Nie, tutaj też nie. Gdzieś, ale dobra, inaczej. Przypomnijmy sobie, gdzie Dave dzisiaj na odcinku szedł, jak się ze mną pożegnał. Poszedł gdzieś w tamtą stronę, więc wydaje mi się, że to gdzieś tam mogłoby być. Tak swoją drogą, tutaj było taka baza. Jak ona się miewa? dalej jest, nie została zniszczona. Wow, dobra. Dobra, no nie będę tutaj zwiedzał, bo ja wiem, co tutaj jest, więc tu szkoda czasu na to poświęcać. Pójdźmy w tamto miejsce, w którym... O Jezu, jak się wystraszyłem tej ośmiornicy, to straszne. Pójdźmy w tamto miejsce, w którym wydaje mi się, że Davik w tamtą stronę poszedł i że tam gdzieś mógłby być ten wehikuł czasu. To było gdzieś w tamtą stronę. Chyba, albo w tamtą? Ej, no wiem, że gdzieś w tą stronę. Czekajcie, czy mógł tam pójść, czy mógł tam pójść na przykład? Nie wiem, czy mógł tam pójść. Co tu było? O kurczę, tu jest jakieś zejście. Dobra, czekajcie. Zejdźmy tutaj na dół. Zobaczmy, co tutaj jest, jak już tutaj jesteśmy. Czy to tutaj może być ten wehikuł czasu? No co jest? Chodź na dół. Czy tutaj może być wehikuł czasu? Jest mnóstwo spłaczącego obsydianu. Jest jakiś pokój. Dobra. Tabliczki są. Kiedyś. Inne czasy. Czas. Przeszłość. Teleportacja. Wczoraj. Podróż. Przyszłość. Co? Ej, dobra. To wygląda tak, jakby to był opis tego, czym jest wehikuł czasu. Czyli... Może jesteśmy w dobrym miejscu. Ej, dobra, może jesteśmy w dobrym miejscu. Tu coś jeszcze jest. O, tu można przejść dalej. Ej, tu są jakieś tajne przejścia, dobra. Znajdź wehikuł czasu! Ej, dobra, ten ktoś, kto to zbudował, każe nam znaleźć ewidentnie wehikuł czasu. Nie wiem, czy ktoś to zbudował, czy nie. Czy ktoś tu już tutaj był, czy co. Nie wiem, no jest to... O, tu są jeszcze jakieś inne rzeczy. Szukaj płaczącego obsydianu. Okej. Ej, dobra, to jest dobra wskazówka. Czyli to nie jest tutaj, tylko mamy znaleźć wehikuł czasu, który będzie coś związane miał tutaj, prawda, z tym, jak to się nazywa, z tym płaczącym obsydianem. Więc już przynajmniej wiemy, że musimy szukać płaczącego obsydianu. Pytanie, gdzie? Bo tego w sumie to za bardzo nie wiemy, gdzie mamy szukać tego płaczącego obsydianu. Więc może po prostu pójdźmy gdziekolwiek. Pójdę może w tamtą stronę, tam była ta świątynia. Chociaż wydaje mi się, że w świątyni, w której ja znalazłem tą piekielną figurkę, że tam raczej nie będzie czegoś takiego jak prawda wehikuł czasu, ale można pójść zobaczyć, może coś pozmieniało. Swoją drogą tutaj nie byłem dawno, chociaż boję się tam wchodzić, szczerze mówiąc, nie wiem, czy chcę tam iść, może jednak nie, może jednak tam nie idę. To jest chyba zły pomysł, żeby wchodzić do jakiejś świątyni, do której jak już raz wszedłem, to zostałem uwięziony w nederze, w piekle na długi czas, więc wolę tam już raczej nie wchodzić, bardzo negatywnie będę to wspominał. Dobra, sprawdźmy może psychiatryk jest jakimś miejscem takim, które warto by było zwiedzić, że tak powiem. I zobaczyć, czy to tutaj coś... Może to jest psychiatryk, czekajcie. Skrzynia na przedmioty. Ubrania. Co jest coś w ogóle? Dobra, jest coś. I są ubrania! I to jeszcze takie szpitalne. O kurczę. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Tu ostatnio byliśmy, ale... Tu są jakieś, kurcze, sala lekcyjna, tak jakby. Tu jest, wyjście na piętro. Tu jest... Pozwólcie, że sobie zapożyczę. Żeby mieć co jeść. Tu jest w ogóle nie wiadomo co. Co to jest? Co to jest grane? Dobra, no nie wiem, nieważne. W każdym razie nic tutaj nie widzę, co by mogło nam pomóc. Tutaj też nie. Co jest grane? Łódka. W takim... Co to jest? Jakiś parking czy co? Dobra, ej, tu jest znowu jakiś... Czy tutaj jest coś? Ej, dobra, tu jest jakieś przejście. Ja szczerze mówiąc nie wiem, co to jest za przejście. Ej, dobra, do nikąd nie prowadzi, więc w sumie to chyba nie to. Dobra, to jednak wróćmy z powrotem. Czekajcie, to było tak. Zrobię tak, żeby tu było równo. Patrzcie, jak zadbam o to, żeby tutaj to wyglądało jakoś. Jest skrzynka jakaś. Ale też pusta. Dobra, nie wiem totalnie, gdzie mam szukać tego teleportu, tego wehikułu czasu. Więc wydaje mi się, że powinniśmy po prostu... Nie wiem, w sumie... A to co to jest? Ej, jest płaczący obsydian! Jest płaczący obsydian. Ej, czy to może być to miejsce? Czy to może być to miejsce, wehikuł czasu? Kazali nam szukać płaczącego obsydianu. Ja szczerze mówiąc nie wiem, gdzie był ten wehikuł czasu, ale dobra, tu coś jest. Są jakieś tabliczki, czekajcie, dobra. Wehikuł czasu, trafiliśmy! Ej, dobra, jesteśmy! Zasady, pamiętaj, co zrobisz w przeszłości ma wpływ na przyszłość. Okej. To jest ważna informacja, ponieważ jeżeli wejdziemy i będziemy się teleportować do przeszłości, to tak, no to ma, to musi mieć wpływ na przyszłość. Okej. Wchodzić pojedynczo. Pojedynczo?
Stopisto, to musiał pisać Sympaliona, chyba to jest jakiś prank. Aby teleportować się, powiedz na głos datę, do której chcesz wrócić, bądź datę z przyszłości. Okej, dobra. Tu są jeszcze jakieś tabliczki. Za kilka dni wehikuł zostanie uruchomiony. Wehikuł zostanie uruchomiony, miało być chyba. Nie spóźnijcie się na start, inaczej zostaniecie tutaj na zawsze. O kurcze! Dobra, czekajcie, jest to otwarte, więc widocznie jest aktywne. I można by było w sumie się tutaj tędy gdzieś teleportować. Z tym, że ja nawet nie wiem, do jakich czasów ja mam się teleportować, bo Dave nawet nie powiedział, w jakie czasy się teleportuje. Po prostu powiedział, że znika i nie wiadomo, w jakie czasy. Więc... nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, w jakie czasy teleportował się Davey, gdzie dokładnie. I ja postanowię w następnym odcinku dopiero przejść do... wejść do tego teleportu, do tego wehikułu czasu i cofnąć się do czasu, gdzie był Davey. Chociaż mieliśmy czekać w sumie, aż on nam da jakiś cynk. Ale ja nie mam czasu, żeby czekać, nie mam czasu. To nie można w ogóle czekać na takie rzeczy. Tu się akcja dzieje, trzeba po prostu lecieć za przygodą. I też możecie napisać w komentarzu, czy chcecie, żebym wszedł do tego wehikułu czasu. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, na którym pójdziemy, a dokładnie wejdziemy w wehikuł czasu i teleportujemy się w jakieś miejsce. Mam nadzieję, że tam, gdzie Davey. Tylko możecie dowiedzieć, jaką datę on powiedział. Czy w ogóle coś powiedział, bo jak nic nie powiedział, to ja też nic nie powiem, może mnie tam wrzuci gdzie go. Nie wiem, zobaczymy to jutro. Widzimy się jutro, trzymajcie się, na razie, pa pa.